cement approval for Her Majesty's Empire. A to było już w sumie. W hieroglify idziemy zaraz dalej czytać. Further expansion? This will not do at all. Stem the tide. Her Majesty greatly appreciate. Nie no, ale to nie będę z masakra. Co wy tu kombinujecie? Już wolę tych starszych mieć. Żebym zadowolenie zmniejszył. Czy spsucie własnych wiosek? Nie mam ochoty na takie rzeczy. Dobra, no ale mam tu towar dla nich. I co? O właśnie. I do not trust these priests. This old library thing is probably a cover for something more sinister. Okay, coś dostałem. One thing for sword trading. Seherut. No to co, mam statki im dostarczyć? Dwie fregaty oni chcą, naprawdę. To ja tak szybko tych fregat to wam chyba nie zarobię. Przylądek. Ja tu nawet nie mam już do drewnianych statków, do żaglówek, żeby robić. Tu chyba jest. Jedno tylko. No dobra. Proszę. Dwie fregaty tutaj zrobić. Ewentualnie jakbym mógł kupić, ale chyba nie mogę. No, dobra. Mogę tych ulepszyć. Dobra. Sporo może zacząć przez to brakować materiałów znowu, ale mierzam tutaj do 3000. Aj, no znowu się zawiesiło. Mam nadzieję, że nie wywali znowu tej gry. W takich głupich miejscach się zawiesza ta gra. No i... Niby naprawili, niby ten, ale no dobra, ruszyło. A, ale muszę mieć okładzinę drewnianą zrobioną. No to ja nie zrobię tego, nie ma szans. Zresztą jeszcze rzemieślników muszę mieć 1500. Nie ma szans, okładzina. Musiałbym ruszyć się najpierw z produkcją... jak to się nazywa? Produkcją tytoniu tych. Tam było. Aha, bo ja mam teraz ten. Wykupiłem trochę. Mamy. A, wykupiła mi udziały. Dawaj tę wyspę. Dobra. 10 minut trzeba to wrócić. Też zabraknie mi jeszcze tych wpływów, ale może do tego czasu już ją trochę rozwinę. 35. 39. Oni nie zużywają już tych skór, więc warto jest ich ulepszać. Jeszcze zużywają. To co oni zużywają takiego, co mogę mieć problem? Kawa. Żaróweczki. Z żaróweczkami. Coś tam było nie tak ostatnio. Pamiętam. Maszyny zaczęły spadać. Co się dzieje z maszynami? No nie no, żelaza prawdopodobnie jest na spokojnie. Okej. Okay. Drewna też jest spokojnie, no to co? Ja maszynę tutaj.
Okej. Wszystko w elektryku ulepszone. To nice. Okej. Dobra. Maszyny do szycia ogarnięte powinny być. Kiełbasa zaczęła spadać. Świnie są na zero. Postawił jedno do kiełby. Byłby problem. Świnki. Dobra, pora przetestować moją idealną tą do stawiania świnek. To było tak, stawiałem to w ten sposób. Obok stał silos. I teraz tak, raz, dwa, trzy. Raz i dwa. No, jeszcze pamiętam. Dobra, tu sobie już zaplanuję. Tak zabudujemy. Dobra. No, nie wszystkie są takie zapełnione chyba. Chociaż ej, większość jest. Mogę rozbudować. Zobacz, tutaj muszę tą miejscowość w końcu. No to buncik niezły się zrobił. Widzę. Tu jest trochę komisariatów. Powinni to ogarnąć. Dobra, właśnie przypomniało mi się. Tutaj mi coś zburzyli. I teraz tak, ten pałac chciałbym usunąć stąd i przewieźć go tam. Chyba. Dziwnie ten domek wygląda. Jak jest sam. No ale zaraz to się poprawi. Dobra, ogarnijcie tutaj bunt. Dobra, jest pierwszy. Idziemy na NBS-ę, bo dalej nas czeka chyba ta kaligrafia cała. Zobaczmy. Udało mi się znaleźć innego. Cyk, cyk i cyk, cyk. Jakieś takie rączki i nogi. Zdają się związane z robieniem. Czasownikami, jak w tym słowie w transkrypcji ze starej biblioteki. To jest jako woda. Nogi. Robić wodę? Narzeczyć, nawigować. Okej. Okay. A... to było jako pudło chyba, czy to skrzynia i nogi, transportować. Aha, czyli to jest przemieszczać się mniej więcej. Takiego, czy poruszać się. Na steli jest następujące słowo. To, czyli rolnictwo chyba, czy coś takie, czy nie, to są rośliny. No tego to jeszcze nie było, co to jest. I to, czyli robić. Wąchać, żyć, sadzić. Tego nie było, ale no... no to jako robota, to jest z robieniem, to jest z przemieszczaniem się. Żyć, no to nie bardzo, bo to są rośliny chyba. Wąchać.
Nie no, myślę, że sali tutaj powinno pasować. Prawie dobrze. Wygląda to, że to oznacza kierunek ku górze, więc tutaj uprawiać zdaje się być bardziej odpowiednim tłumaczeniem dla naszej steli. Dobra. O Jezu, co to jest? A teraz mamy takie zdanie. Oznacza ono. A Enbesa na zawsze oferuje dobra ziemi kasztom. Czy potrafisz zidentyfikować grupę znaków oznaczających? Oferuje? Ja pierdzielę, pogrzało ich, naprawdę. Enbesa na zawsze oferuje dobra ziemi kasztom. A Enbesa... Tu jest oferuje chyba. Razem z tym... To może być... Aha, nie. A Enbesa... Na zawsze? To jest chyba oferuje to z wodą i z ludzikiem. Albo z tymi rączkami. Na pewno musi być skrzynka. A, też we wszystkich trzech jest skrzynka. Ląd i to, to nie, raczej, bo to jest kraina skrzyń. Tak mi się wydaje. Mamy skrzynię, wodę, jakiegoś gościa i rączki. To może być też oferuje. To nie mam pojęcia, co to jest. To do rzeczowników chyba było, nie? No to chyba to będzie. Dobrze, czasownik cyk, cyk, cyk został tu zapisany w bardziej skomplikowany sposób. Patrz, woda oznacza kierunek, po nim mamy coś, co zdaje się oznaczać człowieka, więc chodzi o działanie dostarczania komuś dóbr. Ja pierdzielę. W sumie te czasowniki zachowują się jak rzeczowniki, lecz istnieje jeden, który trudno mi zidentyfikować. W zdaniu cyk i cyk oznacza powiedział. Bo to jest człowiek i oddech. To może oznaczać słowa. Widzę tyk i tyk, który zdaje się oznaczać mówić. Ale co twoim zdaniem może oznaczać pierwszy znak? Eklepsydrę. Dwie przeciwstawne siły. Minerał. Przeciwstawne siły, żadna odpowiedź jakoś tak średnio pasuje. No, ale mówić to, to mi się nie wydaje, że to tylko znaczy. Dwie przeciwstawne siły, zgaduję. Starożytne pismo składa się chyba z raczej dość konkretnych i pragmatycznych symboli, jak słońce, ręce, człowiek itd., więc to musi odnosić się do jakiegoś rodzaju przedmiotu, więc klepsydra jednak. Którego dawno temu używano, to chyba klepsydra, co najprawdopodobniej oznacza czas. A w założeniach czas przeszły, tak to chyba ma sens. Dobrze, zróbmy sobie przerwę, by wznowić pracę z wypoczętymi umysłami od transkrypcji. Strasznie chce się pić. Okej. Yes. I see how that would make sense. Then that would mean that this last section is... not sure. Dobra, lecimy dalej, bo zapomnę. Poznaliśmy już ich czasowniki i rzeczowniki, ale z tej steli da się przewyciągnąć jeszcze więcej. Oto kolejny znak. Trójeczka, który zdaje się nie odpowiadać ani rzeczownikowi, ani czasownikowi. No to pewnie przymiotnik. Wchodzi chyba w skład grupy znaków, coś takiego. Trójeczka, patrz, znak oznacza chyba łapę. Albo niebezpieczne zwierzę. Możliwe, na przykład lwa, dlatego sądzę, że to i to oznacza niebezpieczny, na przykład w zdaniu kasztowie niebezpieczni dla wszystkich. To może oznaczać zagrożenie jakieś, tak? To tak, okej, okay. A to jakieś zwierzę. W ostatnim zdaniu jest ten sam znak, ale wchodzi on w skład innej grupy słów. Ja pierdzielę. To było coś boskiego, to był... Mówić, to jest postawione po rzeczownikach, czas, mówić i niebezpieczeństwo. Przysięga, którą już wcześniej razem widzieliśmy, odpowiada pierwszym czterem znakom. Cyk i cyk. Sądzę, że trójka oznacza przymiotnik, no tak myślałem. Taki jak niebezpieczny. Jak sądzisz, co oznacza? Klepsydra, czyli czas przeszły prawdopodobnie. Mówić.
i niebezpieczny. Słuchał. Powiedziane, no prędzej powiedziane. Dobra analiza. To i to, to słowo, które już wcześniej widzieliśmy i znaczy powiedzieć. W czasie przeszłym, po dodaniu na końcu trójeczki, otrzymujemy znaczenie powiedziane. W transkrypcji ze starej biblioteki jest inne słowo, zawierające ten sam symbol, kropeczki i trójeczka, które według mnie należy tłumaczyć jako bogaty, czyli to jest jako jakieś bogactwo. Są tu znaki, których znaczenie nie potrafię określić, na przykład jedna kropeczka i taka fałka na desce. Sądzę, że jeśli znak jest niewielki i zatracił podobieństwo do swego pierwotnego desygnatu, to musiał być często używany. A jego wygląd dla wygody kopistów uległ uproszczeniu. Weźmy na przykład taki znak. Ta kropeczka znajduje się w grupie słów. Skrzynia bogactwo to jest po rzeczownikach stawiane. Jedna kropeczka i ląd albo kraina i też jako rzeczownik. Ta grupa występuje w zdaniu Anbesa. Oferuje na zawsze kasztą dobra ziemi. My heart sings to hear so many voices, to see so many colors. This is the Anbesa I dream of. Loyalty to the crown rarely should come. Dark clouds gather near our borders. Dobra. See how he hospitality of Anbesa, I'll say. Bring me the cannons and I'll. Co tu się dzieje? Muszę wybrać, komu działa dostarczyć. To nieciekawie. Dobra. Anbesa oferuje na zawsze kasztą dobra ziemi. Jest przedimkiem określonym, jest przyimkiem dzierżawczym. Nie, no naprawdę, ja muszę takie rzeczy. Przedimkiem określonym. A, obawiam się, że nie. Starożytne pismo w liczbie pojedynczej nie stosowało przedimków ani rodzajników określonych czy nieokreślonych w liczbie mnogiej. Oczywiście byłoby. Ale liczba pojedyncza jest domyślna. Nie, to musi być jakieś inne słowo. Być może to zaimek dzierżawczy, tworzący dopełniacz. He, tak to tutaj miałoby sens. Dobrze, idźmy dalej. Wygląda na to, że osoby, postaci i nazwy własne nie są definiowane przy pomocy tego, ale człowieczka. Co więcej, imiona zapisywane są w uproszczonej formie, ale zachowują swoje znaczenie. Na przykład Taharga, król kasztów, w owym czasie zapisany jest jako jakiś nóż, strzała i człowiek. Zabawne, ale jego imię zapisane jest znakami oznaczającymi wbijany nóż. Może często wywoływał wojny, a może był zabójcą. W każdym razie mamy tu też inną osobę o imieniu Szaba. Zapisany jako. To jakiś przedimek dzierżawczy, tak? I rośliny. Jak widzisz, znak znowu się tu pojawia po bogactwie chyba. Jak ci się zdaje? Jak możemy przetłumaczyć jej imię? Wiele kwiatów. Kwiatami bogata. To by mi bardziej pasowało. Tak jest, tutaj ponieważ cykl następuje po tym, to musi być przetłumaczone jako bogata. To błąd gramatyczny. Bogata powinno być zapisane jako tyk. Ej, trójeczka? Trójeczka to będzie, że było niebezpieczeństwo. Ale jak widać, imiona nie były poprawne gramatycznie. No w sumie, jak ktoś jest bogaty, też jest niebezpieczny. Udało się, nasza współpraca była dla mnie bardzo cennym doświadczeniem. Wszystkie reguły są w tej małej książeczce. Weź ją, ale obiecaj, że przekażesz ją uczonemu. Powinna przygasić jego arogancję na jakiś czas. Trudno to było. Ale zrobiliśmy. Dlatego nie mogę nic zrobić. Muszę odebrać jakiś leksykon. Z tym statkiem. No i tutaj albo muszę dostarczyć do portu Blake, albo do tych. Tak,
Sakra, teraz zdecydować tutaj komu, ale to jest tak głupio wprost, aż trzeba decydować między nimi, nie? Idę stąd, głowa mnie boli. Za dużo myślenia. Dobra, co tu się stało? Coś mi gdzieś wybuchło tutaj. Okej, odbudowane. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja. Nie najgorzej. No tak. Układ snycerski mógłbym mieć tutaj i dostarczać tam towary, ale to jest bez sensu, bo fabrykę cygar mogę mieć tylko tam. I to bym musiał tam dostarczać to i stamtąd tutaj z powrotem. Trochę bez sensu. Dobra, mogę wykupić drugie udziały. Jeszcze 30 potrzebuję. Ciekawe, czy... chyba jest. 13 wpływów potrzebuję do przejęcia wyspy. I dużo wpływów będzie mnie kosztować, żeby ten... Żeby tak to wyglądało. Ale kasy mam dużo, tylko... Chciałbym tych inwestorów wtedy zainwestować. Zbudować miasto. Do tego musiałbym pałac zburzyć. Tak zrobimy, tylko czekajcie teraz. Przygotuję sobie tylko do budowy pałacu tutaj. Czy jeszcze nie? Pałac... Tutaj. No nie mogę zobaczyć, co jest potrzebne. Dobra, w każdym bądź razie na pewno metal okna i tak dalej będą potrzebne. Metal okna, cemencik, pewnie kamień też. Dwa kursy takie zrobić w takim razie. No to mamy. A, oni pływają na praktykę. Trzeba było też tam zajrzeć. Się dzieje na Arktyce. Coś tu jest. Jeden tylko? Naprawdę? Gdzieś mi chyba tu zadanie się pojawiło. Tutaj. Prezent. Relikt Inuitów. Muszę do muzeum zawieźć. To co to jest? Też do muzeum? Dobra, i tak muszę płynąć do muzeum. Zamek arktyczny. To trzeba postawić muzeum w takim razie. Przy... W zimie. Mam przygotowane już muzeum. Żeby mi wpływów nie zabierało. Chyba zero. Okej. To już wpływy kosztuje, dobra. 3 są, starczy. To nie to. 5000 ludzi więcej bym musiał mieć. Ej, a w ogóle to... Właśnie tą pszenicę muszę w końcu zawieźć. Tu mamy jakieś zwierzątka. Znajdę winogrona. Chyba nie. O, do pawilonu muzycznego. Nowe nuty. Chcę to. Co tam się dzieje? Leksykon. Okej. Okay. A, ten pawilon muzyczny. Tu był, dobra.
Dobra. Tylko jeden pawilon muzyczny może być? Ciekawe. Dobra. Jeszcze jeden kurs, bo na pewno potrzebuję przynajmniej 100 albo 200 nawet tego kamienia. Żelaza też jeszcze trochę i tych okien pewnie też. Betonu ile mam? Też mało. Tych okien może by już starczyło, więc jeszcze żelazo, jeszcze trochę kamienia i beton. I zaraz pałac tutaj gdzieś umieścimy. Jeszcze będą domki. Ja bym pałac zrobił... Może tutaj bym go wcisnął? Może bym dał radę. Albo tutaj. Dobra. Zobaczmy. Pochlebstwo. Minus jeden. Dajmy jej dar. Trochę ją trzeba przekupić, bo jednak wyspę i zarąbię, nie? Gdzieś tu ten pałac umieścimy. A, ten zakład snycerski w takim razie mogę mieć też tutaj, bo będę musiał to produkować. I odrębnia mosiądzu. Ej, ja mógłbym już to zainwestować, bo ten mosiądz ostatnio też doinwestowałem, żeby tutaj pływał jeszcze dodatkowo. Jak wygląda sytuacja z mosiądzem? No trzeba postawić w takim razie... odlewnie kolejne. Było trochę za szeroko, coś mi się wydaje. Tak. Jednak za szeroko. Dobra. Pytanie. To się produkuje 30, to minutę. Czyli po jednym tym potrzebne są dwa te. Jak ja mam 3 na plusie, to jest 1. Dobra, i powiem, że nie chcę przesadzić. A coś takiego właśnie będzie. W takim razie. Dobra, w tym kierunku jeszcze fajnie byłoby się rozbudować. Dobra. A ja tu zrobiłem ten przejazd i teraz... No dobra, niech już będzie przez środek miasta. Niech tak zostanie po prostu. Teraz tak, to do rozbudowy, to do rozbudowy. Co tu nie sięga? Oła. Co tu bardziej w takim razie?
Okej. Okay. Wystarczy, żeby 1500 tych było na budowę dalej. Dużo godziny? Gdzieś tam chyba jedną rzecz w takim razie. Rzemieślnicy mają minus 3. Dlaczego? To są rzemieślnicy, prawda? A, bo nie ma room. No dobra. Będę spojrzeć na ten room w końcu. Bo niby pływa, to pływa, a ja coś tego nie widać. Jak to wygląda sytuacja w końcu z tym? Coś się ulepszyło. Tran zaczął spadać. Stand aside, boss. Dobra. Ship of the line reporting in. Czy to tutaj miałem wyładować? Nie pamiętam, po co to było. Dobra, zaryzykuję i postawię tylko 15% tego i na 5% zadowolenie. Nie ma tego hajsu za dużo. Ale źle też chyba nie jest. Dzięki temu będę mógł tutaj wykupić całą wyspę już. NBS, a co ja tu mam? Jakiś leksykon. Tutaj trzeba go zabrać. Dobra, dwie fregaty już chyba są gotowe w sumie. Do NBS-y. Nie mam pojęcia, gdzieś tam pojęcie znajdę was później. Dobra. Więcej kamienia. Więcej żelaza i tego betonu. Zastanawiam się, czy po ten beton jeszcze nie przypłynę. Okej. Okay. Zwierzęta tutaj przypłynęły jeszcze. A, i to. Dobra. Pawilonu muzycznego. A, czekajcie. Ale ty zawróć, bo ty to pszenicę zabierzesz. Prawa handlowe znowu. Znowu hajs chce ode mnie wyciągnąć. Jej, mogę trochę powydawać teraz chyba. Jakby se bawała. No, atrakcyjność już 1100 jest, także ładnie. I pszenica, a nie, ta pszenica miała iść na lądek. Udało ci się znaleźć ślady starożytnego pisma? Obawiam się, że moje własne poszukiwania spaliły na panewce. Niewiarygodne. Dawaj go tutaj. Jaki wredny. Dobra, z tymi skórami dalej problem, a ten... Czekajcie, zamontujemy tutaj muzyczkę. Zobaczmy, co to będzie. Powinno grać. Właśnie. No szczerze, to jest normalna muzyczka. No właśnie. Bo to jest z 1800 nuty są. Anno.
Teraz tak, budutna 00, oni skądś biorą stąd, wierzę. Czy to się po prostu skończyły te, czy co się dzieje? Tak, skończyły się, na drewno, dobrze, czyli mogę inwestować. A. Dobra, to musi utrzymać dwie wyspy teraz. O, tu jest festiwal sztuki. Mniejsze koszty utrzymania i tak dalej. Ej, to mam nadzieję, że to mi nie spadnie za dużo. Dobra, oni chcą to uzbrojenie tutaj, żebym dostarczył. Czy nam pe świata? Gdzie są te artefakty? To jeszcze płynie, czy co? Tak, przydałoby się w końcu jakieś ekspedycje też porobić, bo jest tutaj ich troszkę. Takie zwierzęta mógłbym czy coś tam połapać. Dobra, gdzieś jest pożar. Nie ma remizy strażackiej tutaj. Okej. Okay. Jeszcze bunt od razu się tu zrobił. Zaraz to ogarniemy. Tak. O tak. I tak. Dobra, bo ten bunt to chyba jest tutaj, a właśnie, jest tutaj jakaś policja. Można zmobilizować jeszcze trochę więcej ich. Czemu oni się tak buntują? Dawałem na zadowolenie teraz w gazecie. Okej. Dobra, jak wygląda sytuacja tutaj? To rośnie. Jeszcze plus jeden, czyli tak jak to podliczałem. Rynek tu nie sięga, naprawdę? Okej. Będą być git. Teraz, skoro mamy mosiądz zwiększony, trzeba by było gramofony robić, tylko potrzeba elektryczności do tego. Nie będziemy produkować gramofony tutaj. Chyba. O, ale ten. Zakład snycerski jeszcze jest potrzebny. Kurde, nie ma miejsca tutaj. Że inżynierów aż tylu mnie zażarło? Wiecie, to są inżynierowie, nie? Kamienia zabrakło. No właśnie, co z tym buntem tutaj? Mobilizujmy jeszcze jedną policję, niech to ogarniają. No spore to miasto już się robi. I dobra, i będą gramofony, ale tylko na kaskę jest. Trochę zadowolenia. Trzeba bym czekolady.
Nie myślę, że też na tej wyspie jest czekolada. No nie wierzę, no czemu wszystko tutaj? Buduj ratusz. Nie, dziękuję. Dobra, odkupiła coś ode mnie? Nie. A jeszcze półtorej minuty ponad. Dobra. Zaraz będzie wyspa. Your ship has returned from its voyage. Czy tu elektryczność w ogóle sięga? Sięga, okej. Okay. No to dobrze idzie. Ty, to oni podpalają to. Tych buntów. Okej. Okay. No już ogarniałem, są cztery te radiowozy. Szybko to ogarną pewnie. Dobra. NBS-a, no właśnie, muszę w końcu ze Starego Świata się ruszyć. A i nie mogę się ruszyć. Już tu nie mam więcej statków takich, by mogły się ruszyć. Albo w sumie. Może być ten. Starczy materiały. Dobra, może starczy na pałac. Spróbujemy. W takim razie tutaj zapiszemy. Ten pałac może się znowu zbugować. No. Come on. Dobra, jest gra zapisana. Okej. Pada w rankingu atrakcyjności, no nie szkodzi. Już ma 900, także z tego już tyle hajsu nie będę wyciągać. No, no, sporo spadło. 3400, ale teraz tutaj jak postawię pałac, to teraz oni będą trzepali ładny hajs. 200 tego, dobra, jeszcze potrzeba 200. Jak podejrzewałem, że może być mało betonu. Dobra. Potrzebuję 10 działek stąd zabrać. Płynąć na NBS-y.